Cześć, tu Eni. Witam Was na moim kanale Kombinuję z papierami. Dzisiaj będziemy robić razem kwiaty, więc mam nadzieję, że się komuś przyda taki tutorial, że się Wam spodoba takie tworzenie kwiatów ze mną. No i co, zaraz siadam i robię. Ale najpierw pokażę Wam oczywiście, z czego będziemy korzystać i jakie to będą kwiaty. Jakiś czas temu pokazywałam Wam kartkę, taką, którą robiłam dla mojej skrapowej koleżanki Justyny. Pozdrawiam Cię serdecznie. No i tam były takie kwiaty, jak tutaj, brązowe, z tym, że one były posypane takimi złotymi drobinkami. Ja te mam gładkie, bo ja ich wtedy zrobiłam więcej, bo nie wiedziałam jeszcze, jakie tam wielkości potrzebuję, więc no ich jest tutaj akurat troszkę więcej już zrobionych, także mam Wam przynajmniej jak pokazać, jakie to będą kwiaty. Ale ja sobie posypałam tylko te, które użyłam do pracy, bo zawsze jak robię kwiaty, to no, takie wszystkie drobinki, jakieś kryształki, brokaty i inne tego typu rzeczy, dopiero na kwiatki posypuję w trakcie tworzenia kartki, żeby po prostu to, co będzie w tych kwiatkach, czym będą one ozdobione, no, pasowało do całej reszty jakiejś tam danej pracy, tak? Więc tu mam na razie takie, wiecie, zwykłe. Oczywiście te mieniące robią troszkę większe wow. No i ja z Wami akurat zrobię takie, że też sobie posypiemy tym, żebyście to zobaczyli całkiem, jak to wygląda, no bo takie się kilku osobom z Was podobały. Ponieważ no ja to robię na prośbę paru dziewczyn, bo tam w komentarzach chyba trzy osoby chciały nawet te kwiatki same od siebie, więc znaczy jedna napisała, a potem inne też właśnie się wpisały, że podłączają się pod tą prośbę. Tak więc siadłam, no i zrobię, bo one nie są trudne, bardzo szybkie, ja dlatego nawet nie myślałam, że będziecie chcieli taki tutorial, bo one naprawdę są proste, te kwiatuszki, więc ktoś, kto dłużej siedzi w kwiatach, wystarczy, że na nie popatrzy i wie, jak je zrobić, ale no właśnie dla takich początkujących, co boi się w ogóle jakichkolwiek kwiatów robić, no to myślę, że taki tutorial będzie fajny i pokaże, że kwiaty z Famiranu nie są takie złe i że naprawdę w prosty sposób można zrobić takie fajne kwiatuszki. One tutaj składają się z trzech warstw tylko. No i widzicie jakiś ozdobny kryształek. Takie wszystkie ozdobne, bo one też robią główną robotę w tych kwiatach, no to znajdziecie akurat na AliExpress. Tam możecie wpisywać rhinestones, jakieś tam guziki, no cokolwiek tam takiego, nie wiem, półperełki, no różnie już dziewczyny szukały. Ja też sama przeszukałam tysiące nazw, pod każdą znalazłam inne, bo tak jak tutaj widzicie, ja mam naprawdę przeróżne te środki. A jeszcze inne ostatnio znalazłam i sobie znowu zamówiłam, bo one są cudne i nie kosztują jakoś tam bardzo dużo, więc no takie śliczności na AliExpress. U nas nie wiem, czy gdziekolwiek znajdziecie, ale wiecie, to nie musi być coś takiego, wystarczy, że będzie jakaś tam półperełka. Są też takie różne fajne dżety, nawet Wam zaraz pokażę. O, takie jak tu. To są na przykład z Empika i te środki też naprawdę pięknie w kwiatek wyglądają, takie błyszczące jakby kryształki. I no różne możecie sobie, wiecie, użyć. Czy to mogą być też takie zwykłe jakieś, te akurat są z Actiona, więc no cokolwiek macie. Już sobie to schowam. No i co będziemy potrzebowali do tych kwiatów? Nożyczki, wiadomo, żeby sobie dociąć famiran. Żelazko, ja sobie kupiłam do robienia kwiatów takie specjalne, małe, ale to może być też zwykłe. Jakiś tam klej na gorąco, mój jest już mocno zużyty, aż wstyd go trochę pokazywać w kamerze, ale no czekam na dostępność tego Sizzixa. No niestety nigdzie go nie ma i jestem trochę zawiedziona, bo jak się w końcu zdecydowałam na niego, to nie jest nigdzie dostępny. No właśnie te środki do kwiatów sobie na razie tu odłożę. Pianka, na której będziemy formować kwiatuszki. No właśnie coś do posypania. To są takie zestawy, one były w różnych kolorach. Z Actiona właśnie też takie, jakie widzicie, drobinki.
mniejsze, większe. Ja ostatnio tym sypałam, więc to Wam się podobało, dlatego postanowiłam, że znowu tego użyję. Ale obojętnie, może być też sam brokat, cokolwiek, żeby po prostu dodać blasku tym kwiatom na koniec. Wiadomo, maszynka jakaś, żeby wyciąć te kwiaty. No ja mam akurat też taką fajną małą Sizzixa, więc zawsze kwiaty szybko się nim wycina. No i jakiś klej, na który sobie przykleimy te błyskotki. Czy to będzie gel medium, czy jakiś tam, no cokolwiek, jakikolwiek klej. Nawet nie wiem, czy na Magica niektóre dziewczyny nie kleją. Po prostu sobie pędzelkiem posmarować i posypać. Potem jeszcze tak troszkę będzie trzeba palcem pozbierać nadmiar. Więc oczywiście jeszcze właśnie zapomniałam jakiś tam pędzelek. Dłutko, jakbyście chcieli formować właśnie dłutkiem, ale można to też palcami. Ja sama już nie pamiętam, jakie formowałam w trakcie, sama wiecie, wpadnę na to, czym lepiej mi się robi. A jeżeli chodzi o wykrojniki, to te kwiaty robiłam z wykrojników od Rosie Owl. Takie. No i oczywiście Flamiran. Ten kupowałam w sklepie Passionata Sklep. On jest taki fajny. Wydaje mi się dość cienki, chociaż ja na tych flamiranach do tej pory nie znam się, który jest jakiś tam najlepszy. Wiem, że są grubsze, cieńsze i no to naprawdę niemalże jest loteria, ale ten wydaje mi się naprawdę być fajny, więc tak jak mówię, Passionata Sklep, tam zaopatrywam się w ten brązowy akurat. Ale pewnie gdzieś indziej też znajdziecie, więc no musicie sobie poszukać. No i to wszystko w sumie, co będziemy potrzebowali do tych kwiatów, także nie przedłużam i siadamy do wspólnego tworzenia. Mam nadzieję, że będziecie się ze mną wspaniale bawić przy tworzeniu takich kwiatuszków. Zapraszam. Dobra, nagrywa się. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać. I jeżeli chodzi o w ogóle, które wykrojniki, to ja myślę, że sobie zrobimy takie większe. Albo nawet w sumie też jeden taki mniejszy, a drugi większy. Tak jak to też robiłam ostatnio. Więc do tego mniejszego to jest ten taki średni. A do tego największego, no to oczywiście ten największy. Te takie pięciokładkowe, co są. To już sobie odkładam. No i oczywiście wiadomo, że do większych kwiatów potem musicie mieć troszkę większe środki, do mniejszych delikatnie mniejsze. Ja co robię? Ja sobie zawsze przykładam, tak żeby jak najmniej flamiranu potem stracić. I tak mniej więcej równo z wykrojnikiem sobie wykrajam płatek. A potem jak już mam jeden kwadracik, to po prostu no mniej więcej tu mogę sobie już tą linię przeciąć, tak, bo będę wiedziała, że będą trzy. Tu będzie jeden. I gdzieś jeszcze troszkę dalej. Gdzieś dotąd. I tu mam na te duże. Tu już sobie odłożę trzy płatki i teraz z tymi mniejszymi robię dokładnie tak samo. Już mniej więcej mogę nawet podejrzewać, że będzie gdzieś dotąd. Jest jeden. Nie uciekam Wam. Drugi. No i jest trzeci. Piankę też odkładamy. Teraz mniej więcej sobie równo układam, żeby od razu trzy na raz wyciąć. O. Biorę maszynkę.
Mam trzy kwiatki i teraz drugą część do drugiego kwiatka. Też sobie muszę wyrównać. Wkładam. I wykrojnik już mogę też odłożyć. To są na tyle ciemne kwiaty, że za bardzo no, ich nie zabarwimy niczym. Dlatego też padłam wtedy na pomysł takiego posypania czymś błyszczącym, żeby to gdzieś tam miało ładniejszy efekt. No i teraz musimy sobie włączyć żelazko nawet wcześniej. Ja wiecie co zapomniałam. Od razu sobie klej na gorąco podłączę, bo je się dosyć szybko formuje, więc też niech się już grzeje. Jeżeli chodzi o moc tego żelazka, to ja Wam już pokażę. Ja zwykle mam gdzieś na tych, no za tą drugą taką kropką. Czyli na tym prawie maksimum, ale jak mam nienagrzane żelazka mi się spieszy, to na początek sobie podkręcam na ten najmocniejszy, a potem po prostu zmniejszam w trakcie tworzenia. Dobra. Ja zatrzymuję na chwilę, żeby nie czekać razem z Wami i wracam do Was z nagrzanym żelazkiem. Dobra, myślę, że już. A jeszcze warto mieć też pęsetkę. I teraz bierzemy sobie jednego kwiatka. I przykładamy. Już tak trochę musi zacząć kurczyć. O, widzicie? Już taką kopułkę nam zrobi wtedy. Znaczy, że już jest nagrzany. Ja sobie zrobię najpierw jednego kwiatka, potem drugiego, żeby ten famiran za bardzo nie ostygł, ale żeby jednak nie robić pojedynczo. Bo się lepiej po prostu formuje, póki jest jeszcze taki trochę ciepło. Szczególnie jak początkujecie, to warto sobie zrobić pojedynczo. W ogóle już tak wiecie, jeden robicie, od razu formujecie i dopiero następny. Jeżeli Was interesuje w ogóle, bo ja sama się zastanawiałam na początku, to jest takie, wiecie, zwykłe żelazko turystyczne, małe. Akurat to jest firmy Adler. To mi się wyprostowało przez przypadek, mu się przykleiło. Dobra. Na razie je odłożę. I co robimy? Zaginamy sobie, tak składamy razem. One się same w ogóle, te płatki, składają. I tu potem te dwa razem i ten piąty dokładamy. I sobie je tak mniej więcej składamy razem. Nie wiem, czy się wyostrzy. O! Bierzemy sobie ten czubek i kulamy w palcach. Czym mocniej ugnieciemy, tym będzie lepszy, wiadomo, efekt. Muszę do tego wstanę, żebym wiedziała, czy wy to widzicie wyraźnie, czy się nic nie rozmazuje. Ja sobie jeszcze tak pomagam. Jak Was będzie bolała jedna ręka, można zamienić. Bo jednak przy dużej ilości, to powiem Wam, że można nawet odcisków dostać. Tak wiecie, chodzi najbardziej o wygniecenie końcówek, bo resztę to się i tak prostuje. No i mniej więcej tak. Bierzemy sobie teraz drugi. Na pół dokładamy i tak samo znowu.
Myślę, że już. I ostatni. I od razu sobie podgrzeję drugi, żeby już włączyć żelazko, wiecie. Potem jeszcze się przez przypadek oparzyć, będę machać klejem czy coś. I tak samo robimy z tymi. Pomyślałam sobie, że specjalnie z Wami zrobię te kwiatki, żeby pokazać Wam, ile to tak faktycznie trwa, żeby nic nie przyspieszać. Oczywiście nie licząc tego, wiecie, wstępu. Wtedy będziecie mogli równo ze mną razem robić tym razem, jeżeli ktoś ma taką ochotę, oczywiście będzie mi bardzo miło i na to liczę, więc jeżeli w ogóle macie ochotę się pochwalić i ktoś faktycznie zrobi, to zawsze możecie mi wysłać na Facebooku nawet zdjęcia na mojego fanpage'a w wiadomościach i się pochwalić. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Albo na e-maila nawet. Mój e-mail też jest bardzo podobny, bardzo prosty. Animałpa kombinuje z papierami.pl. Jakby ktoś nie znał. Parę osób do mnie już napisało. Ja lubię oglądać. Nawet może za bardzo czasami siedzę na tym Facebooku i przeglądam pracę zamiast siąść i coś tworzyć i potem nawet nie wiem, kiedy mi dzień ucieka. Gdzieś tak jak zacznę przeglądać, niby wchodzę na chwilę, zobaczę, czy wiadomości są jakieś i tak potem leci. Dobra. I jak już mamy je wygniecione, no to albo teraz zaczniemy sobie od tych dużych. Sobie tak oddzielę i albo teraz sobie w palcach je ładnie zaokrąglamy, albo możemy to zrobić za pomocą dłutka w ten sposób, że to jest chyba delikatnie za małe. Chyba jeszcze mniejsze, to by było te. Większy. Ja bym jednak wolę to robić palcach, akurat przy tych, nie przy wszystkich kwiatach to się sprawdza, ale przy tych akurat tak. I później jak już będziemy to mieli, też sobie wystarczy, że tak
zrobimy i one się już też same będą fajnie układać. Akurat w tych mi chodzi, żeby one były tak bardziej rozciągnięte na boki, ale niekoniecznie się tak zawijały do środka, tak jak jest tutaj. A na tym dudku one za bardzo się jeszcze zwijają do środka. Jak się robią takie, gdzie przy różach, to już fajnie, czy tam jakiś innych, ale... Już instynktownie zawsze wam przyjdzie. Czy lepiej to w palcach ugniatać, czy gdzieś tam za pomocą takich dłutek, w różnych kwiatkach inaczej. Mniej więcej to wiadomo, jak się teraz sklei razem, to będzie się ładniej formować. I oczywiście już standardowo, najładniejszy, który wam się najbardziej podoba, idzie na górę, najbrzydszy na sam dół, który tak najmniej wam wyszedł. Ja nie wiedziałam właśnie, czy w ogóle nagrywać to, bo ja nie jestem też jakąś specjalistką w kwiatach. No też ich nie zrobiłam jakoś mega dużo. Coraz częściej korzystam z moich, ale mimo wszystko, jeśli chcieliście, to nagrywam, czemu by nie. Przy okazji pójdę do kogoś w paczce, bo i tak miałam robić. Mam nadzieję, że się spodobają. Dobra. Uważajcie tylko zawsze, żeby wam się flamira nie przerwał. Tak delikatnie, bo tu na przykład już w jednym płatku czułam, jakby mi się zaczynał urywać, więc z wyczuciem. Dlatego lepiej to zrobić wolniej, a delikatniej, niż ma się wam urwać i od nowa trzeba cały robić. No i co teraz? Teraz szukacie tego najładniejszego. W tym przypadku ten chyba pójdzie na sam dół, ten później i ten na górę. A w tym chyba tak. I teraz trzeba wszystkie przykleić. Już sobie klej też nagrzałam. Kropelkę obok wypuszczę. I oczywiście między płatki kolejny wkładamy. One nie były równo, tylko ten między te płatki a te. Czy jakby ten tak wyglądał, też bym ciekawa, ale... Teczki.
Może sobie już na jedno nakleimy. Nawet nie pamiętam. To było to. Tak. A ten drugi był taki delikatniejszy. A wiecie co? Zobaczę sobie jeszcze, jak to wyglądało z tym. Też ładne. Ale za bardzo ten odstaje, a to są takie bardziej płaskie, więc tutaj bardziej takie by się... Smarujemy. Pierwszy kwiatuszek jest, za chwilę sobie go posypiemy, ale najpierw uformujemy, gdzie przykleimy sobie jeszcze ten uformowany, to on już jest. Bardziej lubię te nitki, jak my wszyscy zresztą. O. A już teraz oparzyła. Klejem na gorąco, to zawsze wiecie, trzeba uważać. Jest drugi. Dobra. To już nam nie będzie potrzebne. Teraz bardziej bym właściwie już klej też wyłączę. Już klej nam na gorąco również nie będzie potrzebny. Co, może sobie wezmę teraz tą tapkę i na tym będę to wszystko kleiła. I biorę sobie pędzelek, czy trochę nie za dużo. I teraz tak wiecie. Trochę może mniejszy, ale to oczywiście się teraz będzie błyszczeć, jak ja to tak przybrudzę, ale później to wyschnie, to już nie będzie tak to wyglądać. Tam, gdzie chcemy te drobinki, tam sobie smarujemy, żeby to nam się przykleiło. Teraz tuż po zrobieniu właśnie nie będzie to w ogóle efektowne, bo mówię, ten klej będzie brzydki, ale widzieliście, jeżeli oglądaliście tą kartkę, ja wam do niej w ogóle dam link w opisie, jak to wygląda też tak przykładowo, na jaką pracę potem to użyłam. Właśnie tego odkręcać, bo kiedyś mi się rozsypało. Czy to były te? Nie, to nie były te. Chociaż, żeby teraz to posypać tymi. Nie, posypiemy tymi, co ostatnie. To były te. Bardziej do tych obramówek pasują. No i sypiemy.
Jeżeli później w jakimś miejscu wydaje Wam się za dużo tego, to delikatnie, wiecie, ściągacie sobie nadmiar, żeby tego było troszkę mniej. Tego najlepiej to nad jakąś tacką zrobić. Póki klej jest jeszcze mokry, można sobie to fajnie. No myślę, że teraz jest w porządku. To jeszcze jest troszkę za dużo. To się ładnie mieni. To, co się tam błyszczy, to wyschnie. Delikatnie może będzie taki delikatny pobłysk naprawdę, ale już taki... Myślę, że jest fajnie. I teraz smarujemy sobie drugi. Oczywiście wiecie, jak ja robię to samo, to trochę szybciej idzie niż z Wami tutaj, bo tu ten statyw mi tak trochę przeszkadza, wiadomo, gdzieś tam wolniej robię z kimś niż jak samo robię, bo chcę Wam wszystko dokładnie pokazać, przybliżyć. Na tym płatku mi się za dużo wsypało. Ale póki to się nie przyklei, nie zaschnie klej. Widzicie, trochę jeszcze gdzieś tam poprawiam, gdzie jest za mało. To jeszcze smaruję klejem i dodaję. Gdzie za dużo, to ściągam. Na razie to wygląda tak. Ale tak jak Wam przed chwilą powiedziałam, najlepiej jakbyście sobie sprawdzili, jak chcecie zobaczyć, jak to po wyschnięciu wygląda, bo już nie będę teraz czekać, bo jest późno i muszę już iść spać, bo rano, wiecie, szkoła i te sprawy. To wejdźcie sobie tam w linka, ja Wam dam do tej kartki, gdzie właśnie użyłam sobie takich kwiatów. Jak ktoś jeszcze nie widział, to będzie mógł sobie przy okazji zobaczyć, jak ta kartka się prezentowała i jak one wyglądają po wyschnięciu. Także ja już Was nie trzymam dłużej. Jak widzicie, no niecałe 30 minut zajęło samo tworzenie kwiatów bez tego omówienia, co do tego będzie potrzebne, więc jeszcze jakbym robiła to sama, to myślę, że niecałe 20 minutek spokojnie bym się wyrobiła i już mam dwa kwiatuszki zrobione, także naprawdę szybkie, proste, fajne kwiatki. Oczywiście wiecie, no nie muszą być też te wykrojniki, możecie próbować robić z innych i no będą delikatnie inne kształty, ale podejrzewam, że również pięknie wyjdą tą samą metodą. Więc nie ma co się bać i myślę, że na początek takie właśnie proste, najprostsze kwiatki powinny wyjść, więc jeżeli się dalej boicie, no to mam nadzieję, że chociaż ze mną ktoś stwierdzi, że spróbuję i najbardziej właśnie mam taką nadzieję, że ktoś początkujący ze mną zrobi i dzięki temu zacznie robić kwiaty. Byłoby mi naprawdę miło, że kogoś przekonałam do prób z Wami ranem, do tej zabawy. Ja też na początku się strasznie bałam, jakby Wam pokazała teraz moje pierwsze kwiaty. To aż wstyd. Zresztą one są na kanale. To był chyba jeden z pierwszych filmików, nie wiem, pierwszy czy drugi.
właśnie moje kwiaty z Fuego Miranu, które są teraz, jak ja na nie patrzę, bo mam je na pamiątkę, porażką. Na szczęście nie użyłam ich do żadnej pracy. Ale wtedy byłam z nich straszliwie dumna, bo to, wiecie, były pierwsze kwiaty, także no potem robiłam coraz więcej i co próba coraz bardziej mi się podobają, także no nie poddawajcie się, próbujcie. Najczęściej te pierwsze kwiaty z Flamirano pójdą, no jak nie do kosza, to do pudełka z ciekawymi pamiątkami, tak jak u mnie te pierwsze, co z czego będzie można no w przyszłości nawet się pośmiać już teraz. Więc naprawdę, nie ma co się poddawać, w końcu zaczną wychodzić. Także to taki przekaz jeszcze do tych, co się boją próbować. No i już Was nie trzymam dłużej. Mam nadzieję, że będziecie dalej śledzić mój kanał, oglądać, co tworzę, komentować, bo uwielbiam czytać. Najbardziej mnie cieszy, jak komentujecie, piszecie. No to, wiecie, zawsze takie miłe różne słowa, fajnie poczytać. Motywujące na pewno do dalszej pracy. No i cieszę się, że jest Was aż tylu. Dziękuję Wam za to. No, bardzo. I jak Wam się jeszcze będzie coś tak podobało, no to też piszcie, tak jak ostatnio w komentarzach. Jeżeli będziecie chcieli na coś tutorial, to w miarę możliwości postaram się Wam nagrać. Ostatnio, jeżeli jeszcze ktoś też nie wiedział, bo może też ktoś przewijał na koniec kartki tylko zobaczyć, ale jak był tutorial na Dzień Mamy na kartkę, to tam również pokazywałam, jak robię ten kwiatek do tej kartki. Także to też były takie bardzo szybkie, naprawdę proste kwiaty, więc no, jeżeli ktoś ma ochotę sobie zobaczyć, no to też tam zapraszam na filmik z kartką dla mamy. Taka z kolekcji Lady. No. I to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.